25 lat galerii to tak naprawdę jest olbrzymia historia. To wszystko się zaczęło 25 lat temu od Tadeusza Maja. To on ją założył, on był jej pierwszym kustoszem i dyrektorem. To on nadał jej odpowiedni poziom, który my przez te wszystkie 25 lat staramy się utrzymać. To on również nadał charakter tej galerii. To był człowiek bardzo charyzmatyczny, doskonały artysta, ale też przede wszystkim świetny pedagog i wieloletni dyrektor szkoły plastycznej, Zespołu Szkół Plastycznych w Kielcach. Tą wystawą składamy mu hołd, chcemy go upamiętnić, a nic bardziej chyba go nie upamiętni niż taki niematerialny dorobek, czyli jego uczniowie, którzy w tej chwili są już samodzielnymi artystami. I to oni zwrócili się do mnie 3 lata temu z taką prośbą, czy nie mogliby zrobić wystawy poświęconej Tadeuszowi. Mnie się już wtedy wydawało, że ona by była doskonała akurat na 25-lecie galerii. No i w tej chwili właśnie to finalizujemy. Zrodził się w zasadzie dosyć dawno, ale tak cały czas dojrzewał. W sumie ciężko mi powiedzieć, ale tak od kilku lat intensywnie rozmawialiśmy i nie tylko między sobą, ale także i z panią dyrektor o takim pomyśle jak wystawa związana z osobą Tadeusza Maja. Czuliśmy taką wewnętrzną potrzebę, że trzeba zrobić coś więcej, podziękować mu i chyba w sumie najbardziej naszymi pracami moglibyśmy to zrobić. Jesteśmy taką grupą nieformalną, nie jest to żadna grupa artystyczna, tylko grupa przyjaciół. Spotykamy się od czasu do czasu, no teraz może troszeczkę rzadziej, no ale generalnie my cały czas mamy kontakt ze sobą i wszyscy aktywnie działamy na polu sztuki, aczkolwiek każdy w trochę innych rejestrach. Niektórzy z nas zajmują się sztuką samodzielnie, inni natomiast jest to rzecz dodatkowa, no po prostu trzeba czymś zarabiać na życie, prawda? Jak Państwo będą mogli zobaczyć tutaj w reportażu, jest i malarstwo, jest rysunek, są rzeźby, są także zdjęcia, które przedstawiają technikę z graffito, bardzo rzadko już aktualnie w dzisiejszych czasach. I to są, takie z graffito robi Radek Predygier, który pochodzi z Kielc, natomiast mieszka na stałe w Japonii od chyba 15 lat albo jeszcze dłużej. Jeżeli już jesteśmy przy osobie Radka, to myślę, że warto byłoby wspomnieć, że kolega cały czas tworzy w Japonii. Może rzeczywiście, co niektórzy dostrzegają duży wpływ Japonii i kultury japońskiej, natomiast my cały czas też widzimy tą słowiańską, polską duszę, która gdzieś się tam przebija w jego pracach. Prace, które tchną żywiołowością i kolorem. W technikach olej, ale Radek też zajmuje się temperą żółtkową. I tak jak powiedziałam, ostatnim takim jego wielkim hobby, wielką pasją jest graffito. Mirosław Szumerowski, podobnie jak kolega Radek Predygier, byliśmy razem w klasie. Mirek, jak widać, prace za mną są pełne koloru. To on jest naprawdę takim mega kolorystą i oprócz malarstwa olejnego, tempery, akrylu, zajmuje się także pastelem. Tematyka jest bardzo szeroka. Tutaj akurat najwięcej prac zaprezentowanych dotyczy jego rodzinnego miasta, Książa Wielkiego, jego rodziny.
Mirek portretuje swoje otoczenie, nie tylko miasteczko, nie tylko pejzaż, ale przede wszystkim swoją rodzinę. Jest jego małżonka, są jego dzieci, jest nawet pies jego córki, który jest bardzo ważnym członkiem rodziny, jak się okazuje. Mirek Szumerowski jest także nauczycielem. Zajmuje się, wykłada historię sztuki, plastykę. Natomiast po wielu latach spotkaliśmy się na plenerze. To nasza koleżanka, również z Plastyka Kieleckiego, organizowała plener w Ogrodzieńcu. I tak odświeżyły się te nasze kontakty. Zaczęliśmy co roku przyjeżdżać do Ogrodzieńca, wspólnie malować, mnóstwo wspólnych naszych rozmów, nie tylko o tym, co było, o naszej drodze jeszcze w liceum plastycznym, o naszych przygodach, ale też o tym, co robimy teraz, jakie mamy plany. Dużo o sztuce. Mirek jest niesamowitą osobą, bo zawsze mogę z nim porozmawiać bardzo szeroko na temat praktycznie każdego rodzaju sztuki. Zresztą jest nawet, wygrał konkurs związany z historią sztuki o Matejce. Facet ma niesamowitą pamięć, głowę do nazwisk. I jak widać, i niesamowite oko do koloru. Zwierzątka w większości przypadków powstają z, tak powiem, z mojej kolekcji ładnych przedmiotów. Te ładne przedmioty, znaczy to są przedmioty, które gromadzę, no, z tego nie jest zbytnio zadowolona moja małżonka, no ale cóż. Same w sobie są ładne. I teraz jakby bodźcem jest do tego, znaczy określając, znaczy no, też na zasadzie, nie wiem, skojarzeń, podobieństwa, różnych elementów, które mamy, no nie wiem, czy kokosek, czy chociażby głupie wycieraczki do samochodu zużyte. To wszystko powoduje, znaczy jakby no ten proces, znaczy tutaj zachodzi pewien proces myślowy, który efektem jest właśnie zwierzątko i łączenie tych wszystkich materiałów, które są potrzebne do właśnie oddania jakby prawdy o zwierzęciu, czy też mojej takiej prawdy, znaczy tej mojej wizji o zwierzęciu. No to jest przy okazji też działanie takie proekologiczne, no co by nie mówić, które już od paru ładnych lat uprawiam, ponieważ no w większości przypadków są to po prostu śmieci. Więc to też jest jakby taki drugi nurt, który jest o tyle zabawny, że i w sumie ciekawy, że nagle okazuje się, że ze śmieci, które są gdzieś tam się poniewierają, zmieniają się przedmioty, które część ludzi chce mieć w domu. Więc to daje w pewnym sensie do zastanowienia, że co my robimy, nie? Jak to jest w ogóle z naszą kondycją taką społeczną, nie wiem, ludzką, że to jednak można w jakiś sposób wykorzystać. Że trzeba by tylko odpowiednio przemyśleć sprawę. Nie tylko brać i wyrzucać, tylko jeszcze coś z tym zrobić. Coś tak właśnie zastanowić się nad tym wszystkim. Od momentu, kiedy zacząłem łączyć materiały różne, robić kolaże materiałowe. Bawię się w opowieści o, jak powiem, tych najmniejszych braciach, którzy za bardzo nie mogą sami o sobie opowiadać i mówić za siebie. Poza tym zwierzęta mają, bo właśnie głównym tematem, tak powiem, są zwierzątka różne. I oprócz tego jeszcze opis, znaczy jakby taki komentarz rzeczywistości tego, co mnie czasem, nie wiem, czy bardziej uwiera, może trochę boli, więc to też gdzieś tam trzeba siebie wyrzucić, bo inaczej w jakiś sposób, w ten sposób skomentować. Natomiast mówię, głównie zwierzęta i tak jak kiedyś słyszałem taką opowieść dwóch teologów, znaczy taki spór, gdzie tam, znaczy była a propos raju i czy te, znaczy, czy właśnie, czy zwierzęta są w raju, czy ich dusze są, czy nie są.
to jeśli jakby wchodzimy w te tematy, jeśli by to rzeczywiście tak było, że zwierzęta, jak powiem, nie są w raju, to ja nie chcę to takiego raju. I to jakby to jest taka główna, znaczy, no mówię, motyw przewodni, jakby te wszystkie stwory, te wszystkie zwierzątka, które gdzieś tam, jak powiem, są i które czuję, a które zauważam, staram się później mi oddać w jakiś sposób, taki, znaczy dać ten moment, żeby zostały też zauważone przez innych, może tak. O. Prace, które prezentowane są na tej wystawie, są w większości ilustracjami z komiksów różnych. To jest takie dosyć nietypowe dla tych prac, ponieważ ich praktycznym odbiorcą jest czytelnik komiksów. One się ukazują w publikacjach, są opatrzone dymkami, pojawia się tekst i tak naprawdę prezentować komiks jest inaczej niż on się prezentuje sam w publikacji. Tutaj oglądamy, one zyskują troszeczkę inny wymiar, te prace. Są bez dymków, bez tekstów, więc możemy obejrzeć i tak naprawdę domyślać się, co tam się w tym komiksie dzieje. Pokazuję swoje wcześniejsze komiksy, które wyszły drukiem i część z plansz, które są prezentowane na tej wystawie, to jest ich debiut, ponieważ komiks o Stefanie Batorym, który teraz robię, postanowiłem zaprezentować kilka stron z tego nowego komiksu i on jeszcze nie wyszedł drukiem, dopiero planowany druk jest w przyszłym roku. Technika. Wszystkie one są rysowane piórkiem, tuszem. Piórko, pędzelek, częściowo niektóre z nich są lawowane, dodawane są szarości ekoliną. Ja się poruszam w czerni i bieli, to jest jakby mój świat. Część komiksów, które już wydałem, to są w większości komiksy czarno-białe, natomiast jeden ostatni, Noc Świętego Bartłomieja, to jest komiks kolorowy. Natomiast część plansz, które są z tego komiksu prezentowane na tej wystawie, to one są też w szarościach bądź czerni bieli, ponieważ kolor jest dodawany później w etapie postprodukcji w komputerze. Głównie poruszam się jako rysownik komiksu głównie w tematyce historycznej. To mnie fascynuje, lubię pokazywać właśnie te czasy, które już minęły. Docierać do tego, jak wyglądała broń, jak zbroje wyglądały w tamtym czasie, wszystko to wplatać we własne historie, pokazywać bitwy. No to, zresztą to też chyba widzowie tej wystawy będą mogli zobaczyć, że większość plansz, no większość, może nie większość, no ale bardzo dużo z nich jest przedstawieniem dosyć brutalnych scen walk. No wydaje mi się, że to jest to, co lubię robić i to, co staram się w komiksach pokazywać. Chciałam wybrać bardzo różnorodne prace. W zasadzie z każdej tematyki, w jakiej się poruszam, czyli mamy tutaj martwą naturę, mamy pejzaż, który uwielbiam. Na tej wystawie jest pejzaż tylko i wyłącznie z Polski, chociaż mam cykle i francuski, i japoński. Zresztą oba były prezentowane tutaj w galerii w 2010 i 2014 roku. Zajmuję się też portretem i scenami rodzajowymi, ostatnio też malarstwem religijnym. Dużo rzeczy mnie inspiruje i pochłania i tak naprawdę chciałabym pokazać, jak ja postrzegam świat, swoją duszę, moją wewnętrzną naturę. Staram się istnieć na pograniczu
sztuki realistycznej, ale żeby nie była ona taka sucha, bardzo dopowiedziana, ale jednak rozmalowana na tyle, że wnikliwy obserwator znajdzie tam jakieś niuanse wrażeniowości. Święty pamięci dyrektor Tadeusz Maj zawsze kładł naprawdę taki mega nacisk na to, byśmy opanowali bardzo dobrze rzemiosło. I wydaje mi się, że to zostało mi tak mocno wdrukowane w moją głowę, że ja inaczej nie potrafię. Często jestem niezadowolona z rzeczy, które namaluję, więc staram się nad tym jak najdłużej pracować, żeby uzyskać pożądany efekt. Albo czasami też wręcz rezygnuję i uważam, że jest to rzecz, którą nie warto kontynuować. Tadeusz Maj dla mnie był, przede wszystkim był dyrektorem liceum. Był osobą, jest człowiekiem, który, dzięki któremu tak zaczęło, przysłużył się do tego bardzo, że jakby jestem w tym miejscu, w którym jestem. Słynne Dni Kultury, które organizował u nas w liceum, to było coś, co nam zostało do dzisiaj chyba, bo przez cały tydzień mieliśmy różne prelekcje świetnych fachowców z różnych dziedzin w danym jakby temacie. Więc i to był jego pomysł. On przez wszystkie swoje kontakty załatwiał tych wszystkich sławnych ludzi, zapraszał nam do szkoły i mogliśmy dzięki temu raz, że obcować z takimi ludźmi, a dwa, dowiedzieć się bardzo, bardzo dużo z pierwszej ręki. Tadeusz Maj jest dla mnie i jakby pozostanie alchemikiem. Jest to jedyny człowiek, którego, jak powiem, znam, który potrafił łączyć ogień z wodą. Ja go też widzę po prostu idącego korytarzami w swoim długim wełnianym swetrze, w dżinsach, w tych chodakach i też właśnie nie był żadną sztywną albo taką postacią. Zawsze potrafił się zatrzymać i zagadać z każdym uczniem po prostu. Więc to jest tak po prostu został w mojej pamięci i tak go będę zawsze postrzegał. Chyba byśmy chcieli zostać pochwaleni przez dyrektora Maja, że słuchajcie, daliście radę. Najważniejszą maksymą jest dewiza wpisana w medal, który otrzymuje jej najlepszy absolwent, Ars Scientia Labor, sztuka, nauka i praca. I wszystkim nam, pedagogom, zależało na tym, byście z tej dewizy korzystali w szkole, ale także, by ta dewiza była dla was dewizą na przyszłość, w latach następnych.